Smartfon to urządzenie, które jest symbolem dzisiejszych czasów. Widzimy go praktycznie wszędzie, gdzie tylko się obrócimy, a młodzi ludzie nie potrafią bez niego żyć. I o ile nie polecam stylu życia, którego sensem jest smartfon, to jednak połączenie go z wędkarstwem już jak najbardziej tak. Doskonałym i wielce praktycznym przykładem wykorzystania tego nowoczesnego gadżetu we wędkarstwie jest zestaw sygnalizatorów firmy Jackson, które łączą się ze smartfonem za pomocą fal Bluetooth. Telefon działa w tym przypadku jak centralka. Dzięki specjalnej aplikacji możemy kontrolować ton i sygnał dźwiękowy sygnalizatorów, ich czułość, głośność, tryb nocnej lampki oraz specjalny system antykradzieżowy. To jednak nie wszystko. Na smartfonie widzimy również stan baterii każdego z sygnalizatorów oraz ilość żyłki wyciągniętej przez rybę przy braniu. W końcu pokazuje on również kierunek brania, czy branie jest w stronę jeziora, czy w stronę brzegu. Całą robotę w tym systemie wykonuje sygnalizator. Jego wygląd zewnętrzny nie odbiega zbytnio od innych sygnalizatorów. Plastikowa obudowa zrobiona jest z mocnego, odpornego na uderzenia plastiku, którego powierzchnia wygląda jakby była pokryta gumą. W górnej części znajdują się widełki do oparcia kija, a w szczelinie pomiędzy nimi wałek, po którym chodzi żyłka. Po włączeniu sygnalizatora wałek zapala się, dzięki czemu jest lepiej widoczny w nocy. Sygnalizator mocujemy na podpórce za pomocą typowego wędkarskiego gwintu, który pasuje do wszystkich podpórek na naszym rynku. Gwint dodatkowo zaopatrzony jest w pierścień kontrujący oraz gumowy o-ring, które pozwalają ustawić go pod odpowiednim kątem do osi wędki. W dolnej części obudowy znajduje się również gniazdo, do którego podłączamy napinacz żyłki, który dzięki temu połączeniu świeci dokładnie tak jak sygnalizator. Jeżeli nie używamy tego gniazda, mamy specjalną zaślepkę, którą możemy zamknąć i zabezpieczyć jego światło. Czerwonym przyciskiem z boku obudowy włączymy bądź wyłączymy sygnalizator. Naciskając równocześnie przyciski V i T, ustawimy kolor diody. Mamy do wyboru kilka opcji, także nie trzeba wybierać sygnalizatora z danym kolorem. Każdy sygnalizator zaopatrzony jest w kilka kolorów, które możemy ustawić według własnych upodobań. Jak już wcześniej wspomniałem, sygnalizator ma wbudowany system antykradzieżowy. Po włączeniu przycisku A, każdorazowe ściągnięcie wędki ze sygnalizatora sygnalizowane jest zarówno sygnałem dźwiękowym, jak i świetlnym. Każdy sygnalizator zasilany jest 9-woltową baterią R9. Żaden zestaw sygnalizatorów nie może obyć się bez centralki. W tym przypadku mamy centralkę zasilaną 3 bateriami typu AAA. Centralka ta posiada sygnalizację świetlną oraz dźwiękową. Jej panel sterowania to 4 przyciski. P, czyli programowanie. Do jednej centralki można podłączyć jednocześnie 6 sygnalizatorów. Przycisk V to oczywiście regulacja głośności. T jest to test alarmu antykradzieżowego. Oraz ostatni przycisk, oznaczony takim symbolem z 2 falami i kreską, odpowiada za włączenie i wyłączenie wibracji. Podobnie jak w przypadku sygnalizatorów, centralka ma obudowę zrobioną z mocnego plastiku, takiego lekko podgumowanego, odpornego na uderzenia, czyli jest ona zabezpieczona przed upadkiem. Dodatkowo zabezpieczona w smyczkę, która umożliwia noszenie jej czy przymocowanie do elementu ubrania czy wyposażenia. I dodatkowo jeszcze posiada sygnalizację słabej baterii. Teraz pozostaje nam tylko połączyć zestaw sygnalizatorów ze smartfonem. W celu pobrania aplikacji należy zeskanować kod QR lub poszukać jej w sklepach internetowych Google Play dla systemów Android lub App Store dla systemów iOS. Kod taki znajduje się w instrukcji, która dołączona jest do zestawu sygnalizatorów, a jeżeli już znajdziemy sklep internetowy,
należy szukać programu o nazwie JZH Byte Alarm. Oczywiście oprogramowanie jest całkowicie darmowe. Kiedy znajdziemy już to właściwe oprogramowanie, należy je zainstalować na smartfona i robimy to dokładnie tak samo jak w przypadku każdej innej aplikacji. Kiedy aplikacja jest już zainstalowana na naszym telefonie, należy ją uruchomić. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy mamy włączony w telefonie Bluetooth, po czym sprawdzamy, czy jest włączona centralka i następnym krokiem jest połączenie centralki z naszym smartfonem. Kiedy połączymy oba urządzenia, widzimy na monitorze wszystkie dostępne sygnalizatory. Klikając na ikonę jednego z nich, wchodzimy w ustawienia. Z tego poziomu dla każdego sygnalizatora osobno możemy ustawić głośność, ton, czułość, światło nocne, jak również system antykradzieżowy. Cofnijmy się do panelu, w którym widać wszystkie nasze sygnalizatory. Spójrzmy na cyfry zaznaczone na żółto oraz napis. Cyfry wskazują nam, jaką ilość żyłki wyciągnęła ryba podczas brania, natomiast napis po prawej stronie, na prawo od ilości centymetrów, to kierunek brania. Forward oznacza do przodu, return oznacza do tyłu. Zasięg centralki to około 200 metrów, jednakże odległość ta może być wydłużona dzięki podwójnemu połączeniu. Pierwsze połączenie to sygnalizator centralka, natomiast drugie połączenie za pomocą Bluetooth między centralką a telefonem komórkowym. Zestawy tych sygnalizatorów oferowane są w dwóch konfiguracjach. Jedna to trzy sygnalizatory i centralka, natomiast druga to dwa sygnalizatory i centralka. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów.